Potrenujmy trochę. Czy macie tu jakieś Nike? Nike? Co? Niestety. Ktoś musi mi przynieść z domu moje ciuchy treningowe. Tylko nie zapomnijcie moich spodenek z Superbola. Spodenek? Zawsze je miałem na każdym treningu. Hej! Po każdym treningu je prałem. Naprawdę! Cześć! Tutaj Brzezik, to jest kanał Just Freestyle i to jest kolejny odcinek recenzji sprzętu do freestyle football. W dzisiejszym odcinku nie piłka, lecz buty. Kolejne buty, którymi się zainteresowałem, na które trafiłem przez zupełny przypadek i spotkałem się z takim oto nowym sprzęciorem do naszego sportu. Wielu z was zadawało mi to jedno konkretne pytanie. Jak się gra w tych butach? Dzisiaj dostaniecie odpowiedź. Zacznijmy może od tego, co to są za buty i do czego są one przeznaczone. Pewnie jesteście spostrzegawczy, przeczytaliście tytuł i zauważyliście, że to są buty Nike. Pełna ich nazwa to Nike SB Portmore Ultra Light. Tak, długa nazwa jak na buty, ale jeśli będziecie chcieli znaleźć te buty, by je kupić, to właśnie tak się one nazywają. Buty pierwotnie przeznaczone są dla osób związanych ze skateboardingiem, czyli to są buty idealne do jeżdżenia na deskorolce i wykonywania ewolucji na desce. Więc bardzo podobna dziedzina, też robimy triki, więc dla freestylerów też może w jakiś sposób się przydać to zacne obuwie. Zacznijmy może od takiej podstawowej rzeczy jak design, kolory i tak dalej, i tak dalej. Z czego jest zbudowany ten but? Jak widzicie, ja mam szary egzemplarz. But jest pokryty powierzchnią siateczkową, czyli coś, co freestylerzy bardzo lubią. Siateczka również występuje w Archive Lightach, w Explorach, czyli to jest ta powierzchnia jako nasz przedmiot pożądania, jeśli chodzi o grę we freestylu. Ta powierzchnia się sprawdziła i wszyscy freestylerzy bardzo ją lubią. Dlaczego? Bo właśnie siateczka jest bardzo lekka, zmienia kształt pod wpływem nacisku palców, zatem czujemy doskonale naszą piłkę w trakcie naszych kombinacji, możemy manewrować swoimi palcami, a to jest bardzo ważne. Podeszwa jest dosyć szeroka, teraz jest ona dosyć brudna, no bo wiecie, no używałem te buty do grania i musiałem jakoś je sprawdzić. Ale podeszwa jest szeroka, która jest bardzo elastyczna, jest uszczywienie od strony pięty, czego nie ma w Archive Lightach, tutaj jest luźniutko, więc tutaj jest usztywnienie naszych stawów skokowych, to dla bezpieczeństwa jest dodatkowo pozytywna informacja. Do wyboru, z tego co widziałem, są jeszcze buty czarne, czyli identyczne jak te, tylko całe czarne, z podeszwą czarną, właśnie widzicie je na ekranie. Oraz są Moro. Są one niemal takie same, lecz mają jedną znaczącą różnicę. Powierzchnia nie jest siateczkowa, tylko to jest tworzywo materiałowe. Te konkretne buty posiada Marcin Kucharzyk, który w tej recenzji powie nam, jak mu się grało w tych butach. Przejdźmy do tego, co jako pierwsze rzuca się w oczy, a raczej w odczuciu przy pierwszej styczności z tymi butami. Są one mega lekkie, aż się zastanawiałem, czy one czasem nie są lżejsze od naszych kochanych Pumek Archive Light, które wiadomo, są znane jako te super lekkie buty do freestylu. Buty z Nike również są mega lekkie i pozwoliłem sobie je zważyć. No i wynik jest następujący, zobaczcie sami. Buty z Nike, mój rozmiar waży około 160 gram, a buty z Pumy również około 160 gram. Zatem jeśli chodzi o wagę, praktycznie nie ma żadnej różnicy. Buty są mega lekkie i odczuwa się to podczas gry, zwłaszcza w dłuższych kombach erowych, kiedy już tracimy siły i potrzebujemy tę dodatkową lekkość, by wykonać następne kółka. Ale ten aspekt niczym się nie różni w porównaniu do Archive Lightów. Gram w tych butach już niecały miesiąc i
Jakie są moje odczucia? No powiem wam, że mega pozytywne. To jest zupełnie coś innego, gra się nieco inaczej niż w Pumach. Jest inne odczucie, zwłaszcza przy pierwszych treningach, ale kiedy już się przyzwyczaiłem do tych butów, to moje odczucia są jak najbardziej pozytywne. Na ten moment to są moje jedne z ulubionych butów, ale po kolei. Przejdźmy do kolejnej części tej recenzji. Jak się idzie na trening? Przez całe swoje freestyle'owe życie miałem do czynienia z wieloma różnymi podeszwami. Jeśli mam powiedzieć, która podeszwa do freestyle'u jest dla mnie osobiście najlepsza, to na ten moment wciąż uważam, że podeszwy w Archive Lightach są najlepsze pod względem wytrzymałości i pod względem tych paneli antypoślizgowych. Podeszwa w Pumach jest bardzo szeroka, jest elastyczna i dzięki temu świetnie się gra przeróżnego rodzaju stale. Jak to wygląda w butach z Nike? Mimo wszystko podeszwa dalej jest zadowalająca. Jest ona szeroka, nie jest węższa niż w butach halowych, bo w halówkach ona jest na tyle wąska, że to naprawdę sprawia wiele trudności, na przykład przy stalach. Z tego co wiem z relacji Dawida Koczura, który grał w tych butach ponad rok, ta podeszwa jest niezwykle wytrzymała, no wystarczy powiedzieć, że grał w tych butach ponad rok. No i wiadomo, to zależne jest od powierzchni, na której gracie, jeśli to jest beton, no to ta podeszwa będzie się niszczyć dużo szybciej. Również nasza podeszwa jest elastyczna, podobnie jak w Archive Lightach. Jak mi się gra stale? Bardzo przyjemnie. Na początku musiałem się przyzwyczaić do tej innej powierzchni, bo bardzo długo grałem w Archive Lightach do tego czasu, ale myślę, że to 2-3 treningi i idzie się przyzwyczaić w 100%. Wszystkie takie rzeczy jak przekładanki na solu, Yosuke Stal, V-Stal WSD, wszystkie te triki gra mi się tak samo jak wcześniej. Nie czuję żadnego dyskomfortu, nie czuję żadnego utrudnienia. Dalej to jest bardzo dobra podeszwa, mimo to, że nie jest taka szeroka. Możecie zobaczyć wizualnie, ta podeszwa od Pumy jest szersza niż podeszwa z Nike, no ale tak sobie patrzę, to wizualnie są bardzo podobne te buty. Jeśli chodzi o odczucie tych butów na stopach, na początku trzeba je rozbić. Na początku jak je założyłem, wydawało się, że założyłem za małe buty, cisnęły mnie z każdej strony, powierzchnia ta była bardzo sztywna, w dodatku ten mesh mi się ślizgał po piłce, więc na pierwszym treningu miałem wiele obaw. To są buty, które po prostu trzeba rozbić, trzeba poświęcić, nie wiem, 4-5 treningów, może mniej, by freestyler przyzwyczaił się do buta i but przyzwyczaił się do freestylu. Wiecie o co chodzi. No i nie wiem jak to mam opisać słowami, no to jest zupełnie inne odczucie niż w Pumach i wcale nie gorsze, to jest coś nowego, to są... Dla mnie to były nowe doświadczenia w dłuższych kombinacjach. Bardzo przyjemnie mi się grało takie rzeczy entekowe, triki związane z przełożeniem, czyli A-tatwy, R-satwy, Magellan-tatwy, te wszystkie rzeczy związane z draśnięciem palców do góry. Tę piłkę bardzo dobrze czułem na swojej stopie. Ta siateczka jest na tyle elastyczna, że gdy ruszałem palcami u stóp, to doskonale czułem kontrolę nad piłką. Tak więc można powiedzieć, że but ten doskonale dopasowuje się do waszej stopy. Na początku może być sztywne, ciasne, ale no wiecie, no to tak jak ciasto do foremki, musi się dopasować do waszej stopy. No słuchajcie, nie wiem jak to opisać. Odbicie od piłki jest takie idealne i przyjemne. Z ogromną satysfakcją grało mi się hopy na ilość, halfy na ilość, no nieważne co, po prostu wszystko mi się bardzo dobrze grało w tych butach. Byłem pod ogromnym wrażeniem, jak one są grywalne, mimo to, że one nie są stworzone do naszego sportu. Czyli no, wychodzi na to, że powstanie nowa historia z tymi butami, jak z Archive Lightami. No zobaczymy, ale no na ten moment bardzo mi się podobają. Ich lekkość, grip, odbicie od tych butów, możliwość manewrowania palcami, to wszystko sprawia, że ten but jak najbardziej jest świetny do naszego sportu. Pisaliście mi w komentarzach, żebym przetestował te buty przeróżnymi piłkami. Niestety nie miałem okazji sprawdzić, jak się gra w tych butach gripem od For Freestyle, ale tym gripem grał Marcin Kucharzyk, który powie kilka słów o tych butach w dalszej części tej recenzji. No ale zmierzam do tego, że nieważne jaką piłką, w tych butach grało mi się po prostu świetnie, każdym rodzajem piłki. Mogę powiedzieć, że te buty mogą się sprawdzić w przypadku niemal każdej piłki, więc tak, grip tej siateczki moim zdaniem jest bardzo dobry. Nie mam nic do zarzucenia. Ała!
Dla kogo polecam te buty? Myślę, że to będzie podobnie jak mówiłem to w przypadku Archive Lightów czy Explorów. Myślę, że lekkie buty do freestylu najbardziej przydadzą się zawodnikom tym bardziej zaawansowanym. Przydadzą się tym zawodnikom, którzy już wiedzą, czym są basic comba, mają dobrze opanowanego solstala, potrzebują lekkości przy dwukołowcach czy trójkołowcach, więc tak, dla tych freestylerów polecam te buty, tym freestylerom ta lekkość się przyda. Jeśli chodzi o tych zupełnie początkujących freestylerów, którzy dopiero zaczynają, uważam, że nie potrzebujecie jakiegoś wykwalifikowanego sprzętu, wystarczą zwykłe trampki, zwykłe halówki i w tych butach można zaczynać swoją przygodę z freestylem. Takie jest moje zdanie, jak i wielu innych doświadczonych freestylerów, ale jeśli jesteś początkujący i chcesz grać w lekkich butach, wolna droga, rób co chcesz, to twój freestyle. Dobrze, opowiedzmy o cenie i dostępności tych butów. Buty Nike SB Portmore Ultralight kupiłem za 160 zł na Allegro. No i uważam, że jak na taką jakość, to jest naprawdę świetna cena. Z tego co wiem, kiedyś kosztowały 200 zł, więc ich cena nieco spadła. No ale jeśli chodzi o dostępność, wcześniej widziałem, że dużo częściej pojawiały się na Allegro. Obecnie w tej sytuacji, w tym momencie, kiedy nagrywam te recenzje, na Allegro była tylko ta jedna para butów w moim rozmiarze. No i obecnie jest kilka pojedynczych egzemplarzy, więc na ten moment ciężko jest je znaleźć, ale mam nadzieję, że to się nieco zmieni. Że będzie jakaś nowa dostawa z magazynu, ponieważ to są naprawdę świetne buty i oby się nie zakończyła ich historia jak w przypadku Archive Lightów, że pojawią się i znikną i nigdzie nie będą dostępne. Zatem mam lekkie obawy co do dostępności, ale mam nadzieję, że w tym momencie jak to oglądasz, to teraz na Allegro jest ich multum. A jak tak nie jest, to proszę nie wykupujcie mojego rozmiaru. Ważne pytanie od widza pojawiło się odnośnie tych butów. Jak wygląda rozmiarówka? Puma, Nike i Adidas mają swoje indywidualne rozmiarówki. Ja mam długość wkładki 25 cm, więc w Pumach mam 39. Według rozmiarówki Nike, jak widzicie na ekranie teraz jest ich rozmiarówka, 25 cm to jest rozmiar 40. No niby taki szczegół, ale chyba nie chcecie kupić złego rozmiaru. No dobrze, oprócz tego co ja uważam o tych butach, zobaczmy co ma do powiedzenia na temat tych butów Dawid Koczur. Siema, z tej strony Koczi. Michał wysłał mi kilka pytań odnośnie butów Nike Portmore. Generalnie wydaje mi się, że pierwszy kontakt z piłką jest spoko. Od razu kiedy założyłem buty na nogi, czułem, że są leciutkie. Także jeżeli chodzi o ten aspekt, no to na pewno na plus. Jeżeli chodzi o takie ogólne porównanie do butów PUM, wydałem się na początku troszkę do rozbicia, troszkę są sztywne, mają na pewno swoją formę, więc one kształtują się do stopy po jakimś czasie, więc myślę, że ten aspekt jest najważniejszy. Ta siateczka wydaje się być troszkę trwalsza niż PUMy, wydaje się być grubsza, więc na pewno jeżeli chodzi o przetarcia tutaj wierzchnie są mocniejsze. Jeżeli chodzi o podeszwę, jest miękka, wydaje się być też taka gęsta. No, gra mi się kozak, nie trzeba się do nich jakoś mocno przyzwyczajać, jeżeli chodzi o takie pierwsze wejście. Z racji tego, że to popicie w Nike'ach jest troszkę bardziej wypłaszczone, tak mi się przynajmniej wydaje. I właśnie nie ma takiego marginesu, że gdzieś ta stopa musi dobrze wejść pod piłkę, żeby ona leciała równolegle do góry, a nie żeby nam gdzieś uciekała na bok i żebyśmy musieli za nią latać. Fajnie, dobrze wykonany but, lekki, fajny design. Myślę, że trwałe, ponieważ mam je, przypuszczam, że grubo z rok. Tyle, dzięki, yo. Tak to wygląda w przypadku tych szarych butów z Nike. No i są jeszcze te buty Moro, które są zbudowane z innego materiału i w tych butach przez 9 miesięcy grał Marcin Kucharzyk. Przeczytajmy więc, co on uważa na temat tych butów. Największą zaletą tych butów jest wytrzymałość i wygląd. Pięknie się prezentują. Aspekty w grze. Zahaczenie. Na początku nie mogłem ich trochę wyczuć, ale z czasem, gdy się rozbija, stają się coraz lepsze. Czyli bardzo podobnie jak u mnie w przypadku butów z meszem. Porównując do PUM, lekkość ich mnie zaskoczyła bardzo na plus. Cena w stosunku do jakości jest świetna, bo gram w tych butach już 10 miesięcy. 10, ja powiedziałem wcześniej 9, ale gra 10 miesięcy. I dalej dają radę.
A propos gripa od 4Freestyle, w połączeniu z tymi butami to idealne połączenie. Jeszcze w kolorystyce Moro. Triki typu back, mak tatwy, l tatwy siadają pięknie. Więc, drogi widzu, masz odpowiedź na pytanie. Gram w nich tyle czasu, że teraz boję się aż zmieniać na pumy. No i słuchajcie, biorąc wszystko do kupy, na ten moment powiem odważnie i bardzo śmiało, że są to najlepsze buty, w jakich grałem w swoim życiu. Mówię to zupełnie szczerze. To, co przeżyłem z tymi butami w stylu Air i przeżyję przez najbliższe miesiące i mam nadzieję, że jeszcze dłużej, to było coś niesamowitego, to było zupełnie nowe odczucia. W tych butach pobiłem swój nowy rekord atatów w NT, podbiłem jedną z moich trudniejszych kombinacji Maktat w Airsat w NT. Więc tak pół żartem, pół serio, te buty same grają. No i jaka moja ocena? No tak patrząc na to, jak oceniłem kiedyś Explory i jak oceniłem Pumy. Pumy kiedyś oceniłem na 8. Tutaj możecie zobaczyć naszą recenzję Pum Archive Lite. Explory oceniłem na 9,5. No z tego miejsca chciałbym diametralnie zmienić swoją ocenę, jeśli chodzi o Explory. Znaczącym czynnikiem jest ich wytrzymałość, na której się mega zawiodłem, ponieważ te buty wytrzymują 3 miesiące, 4 miesiące góra. Explorom w tym momencie dałbym 7 na 10, może nawet trochę mniej. Pumy 8 na 10, dalej podtrzymuję tę ocenę, a tym butom daję 9 na 10. To są dla mnie w tym momencie niemal idealne buty do freestylu. Oceny Marcina Kucharzyka i Dawida Koczura, nasza średnia. Wiem, że przesadnie słodzę tym butom, ale naprawdę jestem mega zachwycony i podjarany tym, jakie odczucia w grze dawały mi te buty. Bardzo obawiam się tego, że ich dostępność będzie coraz mniejsza. Jeszcze raz to powiem, to są dla mnie obecnie najlepsze buty, w jakich grałem. Nike SB Portmore Ultralight. Kij tam, że porąbana nazwa. Ważne, że świetnie się w niej gra. No i mam nadzieję, że jeśli jakaś firma freestyle'owa zainteresuje się tworzeniem butów typowo dla freestylerów, to stworzy buty na wzór Nike SB Ultralight Portmore jeszcze. Bo tak jak mówiłem, te buty są niezwykłe. To była recenzja od Just Freestyle. Mam nadzieję, że szczegółowo wam opisałem, jak się gra w tych butach. Zostawcie jakiś komentarz, jak wam się podobała ta recenzja, co myślicie o tych butach i tak dalej. Łapeczkę w górę, naciśnijcie subskrypcję, która jest na tym bucie. Sprawdźcie, by ten czerwony bucik stał się szarym. Właśnie tak. No i musicie pamiętać, że nie wystarczy tylko dobrać idealny sprzęt. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trzymajcie się, Eldo. Hej. Myślałem, że one będą latać, bo one są takie lekkie.